Milionerzy goszczą na antenie TVN od 21 lat. Mimo upływu czasu pytania ułożone przez twórców programu potrafią zadziwić uczestników do dziś. Mężczyzna, który był gościem programu, usłyszał pytanie za 500 000 zł. Zgubiła go nieznajomość tradycyjnej łódzkiej kuchni. Panie nie miałyby problemu z odpowiedzią. Milionerzy, kultowy program TVN, od ponad 20 lat gromadzi przed telewizorami szeroką widownię. Widzowie chętnie śledzą poczynania graczy oraz rozgrywają prywatny teleturniej we własnych domach. Mimo upływu lat osoby odpowiedzialne za tworzenie pytań nie tracą formy, ich poziom jest czasem wręcz ekspercki. Gracze muszą wykazać się akademicką wiedzą. Mężczyzna, który uczestniczył w jednym z odcinków teleturnieju, dostał jednak pozornie proste pytanie. Czekała na niego zagadka z dziedziny kulinariów. Milionerzy zaskoczyli uczestnika nietypowym pytaniem pan Bartłomiej, mimo wykorzystania dwóch kół ratunkowych na samym początku rozgrywki, bezprecedensowo udzielał poprawnych odpowiedzi i doszedł do pytania za 500 000 zł. Uczestnik dostał odpowiedź o tematyce kulinarnej. Podanie odpowiedzi sprawiło mu dużą trudność. Długo zastanawiał się nad tym, którą opcję wybrać. Pytanie brzmiało następująco: starte ziemniaki i mąka to w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy na tak zwane kluski, a szklane, plastikowe, papierowe, żelazne. Niepewność pana Bartłomieja wywołała zdziwienie wśród widzów programu. Dla wielu z nich odpowiedź była oczywista. Potrawa, o której mowa, była bowiem stałym punktem w menu w ich rodzinnych domach. Uczestnik postanowił zacząć od odrzucenia błędnych odpowiedzi. Zdecydował się na zdyskwalifikowanie punktów A i B, co oczywiście było poprawnym wnioskiem. Dwa. Spośród papierowych i żelaznych klusek bardziej skłaniał się ku tej ostatniej odpowiedzi. Gra jednak toczyła się o duże pieniądze i ryzykując, gracz mógłby stracić 210 tysięcy złotych. Odpowiadając bowiem błędnie, pan Bartłomiej zakończyłby grę z 40 tysiącami złotych, relacjonował portal TVN24. PL. Uczestnik niestety nie podjął ryzyka odpowiedzi. Opuścił studio z sumą gwarantowaną. Myślicie, że wasze mamy miałyby problem z odpowiedzią? Źródło: Papilot.